Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Drodzy w Chrystusie, przed godziną kończyła się Eucharystia w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. I Franciszek w sposób szczególny pozdrowił ludzi młodych, którym zadał ten dzień jako Światowy Dzień Młodzieży, przedłużając myśli i serce świętego Jana Pawła II, zapraszające młodzież całego świata do swoich katedralnych kościołów jak do matki. Przyjmijcie to błogosławieństwo, które zostało udzielone, a które będzie przedłużone poprzez naszą celebrację i błogosławieństwo końcowe. W pięknej majestacie odnowionej Bazyliki Archikatedralnej odkrywamy to zadanie 36. Światowego Dnia Młodzieży, które Jezus skierował do Szawła Starsu. Podkreślam, wówczas jeszcze Szawła. Słowa zapisane w Dziejach Apostolskich. Podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się Tobie po to, aby ustanowić Cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co Ci objawię, że Mesjasz jest pierwszym zmartwychwstałym i będzie głosił światło prawdy ludom i poganom. Dnia 29 października bieżącego roku rozpoczęliśmy w tej świątyni drogę Kościoła ku synodalności, aby być dla siebie nawzajem nie tylko wyznawcami Jezusa Chrystusa, ale Jego świadkami w naszej trudnej rzeczywistości. To polecenie, stań na nogi i być moim świadkiem, odnosi się dzisiaj do każdego z nas, niezależnie od wieku. I aby stać się drogą dla tych, którzy nie przyjmują Kościoła jako swojego domu i tym, którym trudno odnaleźć prawdę w Chrystusie. Pozwólcie, że zwrócę się teraz do młodych obecnych w katedrze i łączących się z nami słowami papieża Benedykta XVI, które są bardzo aktualne. Wypowiedział je do polskiej młodzieży 27 maja 2006 roku. Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotkacie tych, którzy pogardzają fundamentem wiary, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się. Wiara musi przejść przez próby. Wiara żywa musi ciągle wzrastać. Nasza wiara w Jezusa musi często konfrontować się z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry w jedności wiary Chrystusowej, pozdrawiam również wszystkich łączących się z nami poprzez służbę współpracowników Prawdy, Tygodnika Katolickiego Niedziela i Telewizji Niedziela oraz Katolickiego Radia Fiat. Już kolejny tydzień słyszymy teksty Pisma Świętego mówiące o czasach ostatecznych, których nie można osłabiać w czasie kryzysu prawdy, wstrząsów politycznych, wojen i katastrof naturalnych. Słowo Boże jest dla nas zawsze fundamentem wiary i chrześcijańskiej nadziei. Wizja Daniela z pierwszego czytania ukazuje nam obraz, który powtórzy Ewangelia świętego Jana, a mianowicie prorok widzi prawdziwą przyszłość związaną z przyjściem Jezusa Chrystusa, któremu dano panowanie, władzę i którego uznają wszystkie narody.
Ten triumf prawdy nie przychodzi od człowieka, lecz opiera się na absolutnej władzy Boga nad światem. Królestwo moje nie jest z tego świata, mówi Chrystus, biorąc na siebie rolę Syna Człowieczego przychodzącego z nieba. On, który wobec Piłata przedstawił się jako król prawdy i aby dać świadectwo prawdzie poprzez ofiarę z samego siebie, włączył nas w swoje życie, w darze naszego chrztu, o czym przypominał nam obrzęd poświęcenia murów tej świątyni i nas samych. Wówczas również namaszczono nas świętym olejem krzyżma i przypomniano, że przez Jego krew, jak mówił święty Jan w Apokalipsie, uwolnieni jesteśmy od naszych grzechów i staliśmy się uczestnikami Jego Królestwa już dzisiaj. On jako pierworodny spośród umarłych i władca królów ziemi przyjdzie i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. To jest Janowa pewność, ale i ostrzeżenie. Bo poczynając od Piłata, który nie przyjął Jego świadectwa i odrzucił prawdę z lęku przed utratą władzy, ludzie powielekroć zagłuszają prawdę w swoim sercu i brną w grzech kłamstwa i unieważniania tego, który jest świadkiem wiernym Boga, który jest pierworodnym wszelkiego stworzenia i pierwszym spośród umarłych, który jest początkiem i końcem, tym, który jest, który był i który przychodzi. Wszechmogący. Unieważnić Jego osobę i wszystko, co uczynił dla zbawienia ludzi, to brzmi nie tylko złowieszczo. To brzmi demonicznie. Unieważnić Chrystusa w dziejach człowieka i postawić się w miejsce Boga. Dlatego modli się współczesny poeta. Kogoś takiego jak Ty, Panie, długo można i trzeba szukać. Kogoś takiego jak Ty rychło się nie znajdzie. Kogoś takiego jak Ty nie wolno nigdy zgubić. W naszej refleksji nie sposób pominąć nauczania świętego Jana Pawła II, który, jak już wspomniałem, zainicjował w 1985 roku Światowe Dni Młodzieży, pisząc specjalny list do ludzi młodych. Ten list wciąż jest do odczytania. Nic z tej treści nie zostało zdeaktualizowane. Potrzebne nam jest Jego przypomnienie, że tylko w spotkaniu z Jezusem może zniknąć niepokój, w którym wyraża się to, co jest głęboko ludzkie, poszukiwanie prawdy, nienasycona potrzeba dobra, głód wolności, tęsknota za dobrem, głos sumienia. Tylko Chrystus jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Tylko On jest prawdziwym zbawieniem świata. Tylko On jest nadzieją ludzkości. Potwierdzamy z wiarą, że Chrystus, wprowadzając człowieka w głębię życia Bożego, jest jedynym odkupicielem i zjednoczył się z każdym bez wyjątku człowiekiem. Dlatego będzie kiedyś sędzią każdego, gdy przyjdzie. Daje nam to wszystkim i każdemu z osobna, niezależnie od wieku naszego życia, szczególną zdolność wizji historycznej,
bez której człowiek nie rozpoznałby sensu swojego istnienia, wydarzeń, losów i nadziei na spełnienie siebie. W pięknej, a zarazem głęboko teologicznej formie pisze o tych tajemnicach powiązań Boga i człowieka świętej pamięci ksiądz profesor Czesław Stanisław Bartnik. Dopóki toczy się historia, odmierzana na zegarze czasu i zapisywana na tablicy wartości, nie rozpoznamy do końca procesu sensów i nonsensów życia indywidualnego i społecznego. Chrystus jest najwyższym sensem historii. Wszystko inne jest tylko tłem dla rozwoju osoby ludzkiej. Taki sposób odczytywania dziejów świata i człowieka zawsze był i pozostanie niepokojem. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy razem, rozpoznając prawdę w Chrystusie i uznając Go jako naszego Boga i Zbawiciela. Ale musimy na końcu naszych rozważań stanąć wobec pytania o Jego Kościół, który będąc wspólnotą wiary bosko-ludzką, ma wymiar świętości Boga i ludzką słabość i grzeszność. To pytanie o Kościół będzie powracać na drogach synodalności, naszych spotkań, wsłuchiwania się w nadzieję i rozczarowania. Jak rozważa jeden z teologów polskich za głosem Benedykta XVI, uznaliśmy zbyt łatwo, że to my sami o tym decydujemy, jaki jest Kościół i jaki ma być. Piłatowi też się wydawało, że ma władzę nad Jezusem. Władza w Kościele nie pochodzi nawet od ludu Bożego. Kościół nie jest demokracją, ale poddaniem się pod władzę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Króla wieków. Kościół jest ciałem Chrystusa. Żyje on dzięki temu, że Chrystus jest obecny w naszych sercach i z tego miejsca kształtuje dla siebie Kościół, nie zaś na odwrót. To Chrystus jest światłością narodów, a Kościół ma sens tylko jako zwierciadło, które przekazuje światu światło prawdy i wiary. Wpatrując się dzisiaj w oblicze Chrystusa Eucharystycznego, powiedzmy w głębi naszych serc, że do Niego należeć chcemy na czas i na wieczność.